Cześć. W tym filmie pokażę Tobie, jak prawidłowo wykonać połączenie skręcane przewodów elektrycznych. W praktyce bardzo często wykorzystuje się połączenie skręcane. Nadaje się ono do żył o niewielkich przekrojach od 1 do 10 mm2. W celu wykonania takiego połączenia należy usunąć izolację żyły na odcinku około 5 cm. Następnie trzeba połączyć przewody i za pomocą szczypiec mocno skręcić w ciasny warkocz. Tak uzyskane złącze należy złożyć na połowę, mocno zacisnąć i owinąć taśmą izolacyjną na całej długości lub skorzystać z koszulek termokurczliwych. Pamiętaj, że każde połączenie przewodów stanowi naruszenie ich ciągłości, a więc punkt o zwiększonej rezystancji. Będzie się w nim wydzielało ciepło. Należy więc zadbać, aby rezystancja połączenia była jak najmniejsza. W punkcie połączenia przewodów powinny być one dokładnie oczyszczone oraz mocno dociśnięte do siebie. Skorzystamy z koszulki termokurczliwej. Docinamy z zapasem i podgrzewamy na przykład za pomocą zapalniczki lub zapałek. Końcówkę koszulki zgrzanej możemy docisnąć za pomocą palców. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda. Cześć!